Od kilku lat suwalski samorząd przekazuje mieszkańcom budki lęgowe dla ptaków. W tym roku przygotowano kolejną ich porcję. Będą rozdawane na specjalnym stoisku posadowionym w Parku Konstytucji 3 maja podczas pierwszomajowego pikniku europejskiego. Tym razem jednak do rąk Suwałczan trafią również niewielkie budki dla owadów. To zupełna nowość. Prócz budek samorząd przygotował jeszcze jeden prezent, który ma szansę otrzymać 150 mieszkańców. To również tradycyjnie już rozdawane przed świętem Konstytucji flagi narodowe.